Cześć, to już jutro. Możecie myśleć, że to mit, ale da się być świadomym w trakcie snu. I właśnie powstaje urządzenie, które nam to ułatwi. Lucid Dreaming, czyli świadomy sen, to zjawisko polegające na tym, że uczymy się orientować, że śnimy i w pewnym momencie przejmujemy kontrolę nad snem i możemy robić, co nam się żywnie podoba. Temat ten jest dla mnie szczególnie ciekawy, ponieważ kiedyś uczyłem się, jak taki efekt uzyskać i nawet dwa razy mi się to udało. Na początku powiem Wam, jak to zrobić w tradycyjny sposób, a później pokażę Wam urządzenie, które nam to znacznie ułatwi. Po pierwsze musimy śniąc zorientować się, że śnimy, co samo w sobie nie jest takie łatwe. Jest natomiast dużo metod, które pomagają nam to zrobić. Ja opowiem Wam o tej, z której sam korzystałem i której elementy widzę w bardzo wielu innych. Od razu po obudzeniu musimy zapisywać swoje sny, a przynajmniej charakterystyczne elementy, które się w nich powtarzają. To one właśnie pomogą nam później odzyskać świadomość. Dla każdego te elementy mogą być indywidualne, ale na przykład we śnie bardzo często nie działają zegary, więc jeżeli zauważymy, że zegary chodzą w jakiś nielogiczny sposób i zmieniają godziny, to może to oznaczać, że właśnie śnimy. Wiele osób również ma w trakcie snu problemy z czytaniem lub gdy spojrzy na tekst, odwróci się i do niego wróci, litery zmieniają miejsce lub są ułożone w jakiś nielogiczny sposób. Możemy też spróbować zatkać nos i oddychać, co we śnie spokojnie nam się uda. Ja na przykład miałem ten problem, że we śnie nie mogłem szybko biec, zwłaszcza kiedy przed czymś uciekałem. Teraz, jeżeli będziemy widzieli jedne z tych elementów, to możemy się zorientować, że właśnie śnimy. I bardzo ważna sprawa, musimy uważać, żeby się wtedy nie obudzić. Ja na przykład miałem ten problem, że bardzo się ekscytowałem i w większości przypadków niestety się budziłem, ale dwa razy udało mi się uzyskać ten świadomy sen, co prawda nie na długo, ale i tak było to niesamowite. Ok, i teraz nasz wynalazek. Działa on bardzo prosto. Zakładamy go na czoło przed snem. Urządzenie monitoruje nasze fale mózgowe i kiedy wchodzimy w fazę REM, to jest ta faza, kiedy sny są najbogatsze i najgłębsze, to urządzenie emituje delikatne sygnały wizualne. Sygnały te są wystarczająco wyraźne, by odróżniły się od naszego snu, ale na tyle subtelne, że nas nie obudzą. W ten sposób omijamy całą fazę przygotowania i możemy od razu skupić się na ćwiczeniu świadomości. Projekt na razie jest w fazie tworzenia, ale miejmy nadzieję, że już w przyszłym roku będziemy mogli go kupić i mieć słodkie i świadome sny. I to już jutro. Do zobaczenia, dobranoc.